Witajcie kochani, dzisiaj przychodzę do was ponownie, bo ostatnim razem w połowie nagrywania przestał działać mikrofon z ulubieńcami września, bo zaraz minie nam październik, a ja tego w końcu nie nagram. A mam dużo fajnych produktów, którymi chcę się z wami podzielić. I pomyślałam, że podzielę sobie to na trzy kategorie. Będziemy mieli kolorówkę, pielęgnację i inne. Gdzie znajdzie się trochę i takich rzeczy bardziej fizycznych, jak i na przykład filmów, bo myślę, że mam z czym się z wami podzielić. No to zaczynajmy! Na pierwszy ogień leci coś, na co naprawdę długo czekałam i ostatnio nawet zastanawiałam się, kiedy wreszcie to wypuszczą, bo cała linia z Bentona, a mówimy tutaj o linii Snail Bee i o serum, miała po prostu wspaniałe kosmetyki, ma nadal, które kocham i uwielbiam, czyli na przykład lotion i krem, ale brakowało mi właśnie jakiegoś takiego porządnego serum, bo to z KKM jest naprawdę fajne, ale nie jest jakieś ultra szałowe. A to, kochani, to jest po prostu magia. To jest, jak ja wspomniałam, seria Snail Bee Ultimate Serum. I to serum ma w swoim składzie cztery super rzeczy, czyli fermentowany filtrat ze śluzu ślimaka, nie powiem tego dzisiaj poprawnie, ma w sobie także kwas hialuronowy, jad pszczeli oraz olejek z drzewa herbacianego, czego wydaje mi się nie było w innych produktach z tej serii, właściwie chyba hydrolat z drzewa herbacianego, więc jego działanie jest tak ultra kompleksowe. Z jednej strony macie to działanie nawilżające od kwasu hialuronowego, działanie nawilżające, takie kojące, redukujące różne blizny od ślimaczka, macie oczyszczanie właśnie z tego drzewa herbacianego plus jeszcze takie działanie, powiedzmy, anti-aging z tego jadu pszczelego. To jest po prostu rewelacja i nie jest to tylko moja opinia. Koleżanki moje, które też sobie kupiły razem ze mną to serum, potwierdzają, że jest to naprawdę coś wyjątkowego i dosłownie dwie, trzy kropelki tego serum na noc robią już po paru użyciach ogromną różnicę, więc jeśli jeszcze nie próbowaliście, to bardzo polecam sobie, sprawdźcie. Kolejną także koreańską rzeczą, która mnie totalnie zachwyciła we wrześniu, to są płatki peelingujące z Łamisy. I tak, to jest taki produkt, który używamy trochę jak wacik do demakijażu. Tutaj wam to otworzę w środku. O, są takie płateczki, nie? Nasączone odpowiednim płynem. Dzisiaj tak będę robić, więc akurat ten zużyję. I to są takie płatki, które są nasączone fermentowanym filtratem z owoców plus naturalnym sokiem aloesowym i tam przecież wyciągi widziałam jakieś malina, jabłka, więc to jest taki bardzo bogaty skład w bardzo fajnej formie. Ponieważ nie jest to taki typowy mechaniczny peeling jakby z granulkami, on jest oczywiście mechaniczny, tylko że właśnie fajne jest to, że wkładamy sobie łapkę w ten wacik i delikatnie sobie jeździmy po twarzy, zbierając wszystkie zanieczyszczenia i naprawdę zbierając te zanieczyszczenia, bo powiem wam, że jak odejmie się ten wacik od twarzy, to on jest po prostu cały brudny, pomimo tego, że wcześniej twarz była zdemakijażowana, umyta i wydaje nam się, że jest czysta, to ten wacik zbiera po prostu jak odkurzacz wszystko z tych porów i to jest świetne, bo już po pierwszym użyciu, po pierwszym waciku jest widoczny efekt. Z tej serii macie też jeszcze dwa rodzaje płatków, nawilżające i zwężające pory. Ich jeszcze nie sprawdzałam, ale myślę, że jak te skończę, to kolejny wybiorę sobie może te zwężające pory, bo jestem ich bardzo ciekawa. I teraz będzie blok sponsorowany przez Fito. No nie, no żartuję, że się nie sponsorowany, ale po prostu ta marka zawładnęła mną we wrześniu. I pierwsza rzecz, która w ogóle mi się tutaj nasuwa, to jest ten szampon. To jest szampon z glinką niebieską i jonami srebra, które ma takie działanie mocno oczyszczające, ale też właśnie pielęgnujące te włosy, sprawia, że one są fajnie odbite u nasady. I co najlepsze, to jest pierwszy taki naturalny szampon, który po prostu tak pięknie pachnie. On pachnie tak słodką czystością, taki wiecie, zapach takich świeżo wymytych włosów prosto od fryzjera. Wspaniała rzecz. Odrobinka wystarczy, on się dobrze pieni. Właściwie nawet nie trzeba dwa razy jakby myć, tak? Już po pierwszym jakby myciu czuć, że te włosy są takie ładno czyszczone. I na drugi dzień są nadal świeże. On jest jednym z nieczych szamponów, który sprawia, że ja nie muszę myć tych włosów codziennie. I do tego jest bardzo tani. Jak już jesteśmy przy włosach, to kolejną rzeczą jest taka maska w kubełku z Fito Cosmetic też. Tutaj ma takie rosołowe sytuacje narysowane na opakowaniu i to jest maska do włosów stymulująca z gorczycą. Ona miała nie mieć jakieś tam rozgrzewające, ale no powiem tak, tego rozgrzewania ja nie czuję i w sumie dobrze, bo trochę się tego obawiałam, że wypali mi to skórę głowy, ale nic takiego się nie dzieje, jest bardzo łagodna i też pięknie po prostu sprawia, że tutaj cały ten skalp jest taki, czujecie, taki czysty, nawilżony, ta skóra nie jest ani swędząca, ani żadna przesuszona, ale też się za szybko nie przetłuszcza. Świetnie jest w parze właśnie z tym szamponem. No i to właśnie używałam tylko i wyłącznie tak naprawdę do skóry głowy, bo do reszty włosów używałam innej maski, którą też zresztą zaraz wam pokażę. I tutaj warto zwrócić uwagę na skład, bo po prostu jest genialny. Zaczyna się w ogóle po wodzie od razu wodą lawendową,
Następnie mamy oliwę z oliwek, olej cedrowy, olejek jojoba, mamy też ekstrakt z cebuli i mamy aloes. Więc jest mnóstwo dobrego w tym malutkim słoiczku, który notabene kosztował mnie jakieś kilka złotych. Więc polecam sobie wypróbować i też z tej serii jest mnóstwo innych do wyboru, więc jeśli potrzebujecie na jakiś konkretny problem, to na pewno z tej serii coś dla siebie znajdziecie. I nie pachnie rosołem, na szczęście. Kolejną rzeczą jest coś, co po prostu jest bombastyczne, bo dorwałam to za 5 zł w Tesco. I to jest kremik do twarzy, taki mocno nawilżający, z olejkiem kokosowym, alantoiną, rumiankiem, o takiej fajnej, masełkowej konsystencji, która, powiem Wam, jest ciekawa o tyle, że nie jest w ogóle tłusta. Jakby czujecie bardzo mocne, fajne, takie miękkie nawilżenie, ale żadnej tłustości. Ja sobie tego kremiku używam na dwa sposoby. Na co dzień jest to mój kremik do szyi i dekoltu, bo on tak bardzo fajnie właśnie nawilża, a jakby w momencie, kiedy mam takie ataki uczulenia, które u mnie objawiają się tym, że całą tutaj tą strefę brody mam taką suchą, schodzącą skórę, i niestety niewiele mogę z tym zrobić, ale ten kremik na to genialnie pomaga. I powiem Wam, że faktycznie jak grubszą warstwą nałożę to już na swoją pielęgnację na noc, to następnego dnia budzę się z tym uspokojonym i jakby szybciej trwa zagajanie się tego uczulenia na... Gojenie się tego uczulenia na skórze. Więc polecam Wam bardzo spróbować, bo szczególnie, że ta cena jest bezbłędna. Jak Wam się do twarzy nie sprawdzi, to wysmarujecie sobie, nie wiem, ręce, stopy, whatever, nie? Ale za piątaka naprawdę warto i też w tej serii było kilka innych kremików do wyboru. Świetna sprawa. Obiecuję, że to jest już ostatni kosmetyk z Fito, ale to są sole. I nawet nie tak konkretnie, ale wszystkie sole z tak zwaną zrelaksowaną babeczką, które są po prostu fenomenalne. Uwielbiam, pięknie pachną, mają świetne składy, bo tutaj w składzie tego produktu jest sól morska, jest ekstrakt owocowy, jest sok z aloesu i olejek z pestek hibuskusa. I to jest wszystko, co jest w tej soli. Nie ma żadnego syfu, żadnej chemii. To nie jest jakaś tam chemiczna pseudosól, taka wiecie, drogowa, tylko faktycznie kosmetyk, który warto sobie zakupić, szczególnie, że takie opakowanie, to jest pół kilo soli, kosztuje mniej więcej od 7 do 9 zł. Polecam. Wróćmy na chwilę do włosów, bo mam tutaj coś, co totalnie rozwaliło system. Ja z suchymi szeponami mam taką sytuację, że no nie jestem największą fanką. Ze wszystkich, które wcześniej próbowałam, jedynie leżał mi jakoś Batist, bo on jeszcze przynajmniej dał się z tych włosów jakoś wyczesać. No jak widzicie, mój kolor włosów jest jaki jest, więc no te białe pudry na tym widać. A na przykład Batist ma coś takiego, że on jest tam farbowany tak na brązowo, ale to jest po prostu pomyłka, bo później to zostaje... No ja lubię sobie tam się pobawić włosami, wszystko mi to zostaje na rękach, na przykład wokół skórek i wyglądam jakbym kopała w ziemi, więc no nie bardzo. A to jest po prostu rewelacja. To jest szampon Biowaxu. On widziałam jest jeszcze w innej wersji, ale tu mi się oczywiście spodobało, że jest soczyste mango, bo pachnie to... pachnie to przepięknie, jak mega słodko, soczyście, owocowo. I ten zapach się faktycznie utrzymuje też na włosach. I co jest tak naprawdę do rzeczy najważniejszego w tym? To, że on jest w ogóle innej konsystencji na włosach. W momencie, jak spryskacie sobie głowę i zaczynacie sobie szuruburować, nie? Żeby rozprowadzić ten szampon po włosach, to on nie ma w ogóle w sobie takiej szorstkości. On jest wręcz jak taka trochę mąka ziemniaczana, wiecie, ma taki fajny poślizg, więc bardzo łatwo sobie to wprowadzić we włosy i jeszcze łatwiej to wyczesać. W ogóle nie ma mowy tu o żadnych jakichś takich białych, wiecie, tych brzydkich takich plackach, nie wygląda tak, jakbyście się obsypali mąką. Jest to fenomenalne i na pewno będę kolejne opakowania tego zużywać. Tutaj jeszcze jedna rzecz z takich właśnie rosyjskich, czyli to jest kremik do ciała w takim formie takiej musowatej. O, ja Wam tu pokażę. On jest taki dosyć gęsty, że wiecie, to się nie wypada. Znaczy się nie wypadło. To się nie wypada podczas otwierania. Ma taką bardzo fajną, musowo-piankową konsystencję. Jest ultra mocno nawilżający, ale nie jest wcale lepki. To jest oczywiście kafe Krasoty, też rosyjska firma. Tutaj zapach poziomkowy i pachnie to po prostu tak pięknie, takim truskawkowym, danonkowym zapachem. Jest po prostu obłędny. Ja mam z tej linii jeszcze też żel do mycia ciała, no po prostu i kule do kąpieli. Uwielbiam. I teraz coś, co może nie jest w pełni naturalne, chociaż w składzie wysoko ma najpierw rzeczy, które są jednak naturalne, później ma troszeczkę też jakiejś chemii, ale nie jakiejś tam bardzo strasznej. To są maseczki z Bielenda, które, powiem Wam, że zawładnęły moim sercem, tak, też jakby ze względu na ich formę, bo to jest taka fajna galaretka. One mi się w ogóle totalnie kojarzą z błyszczykami z lat takich, wiecie, 2000. Jak to pachnie. To jest taka fajna, płynna galareta. Ja tu nie będę tym już za bardzo machać, bo to by właśnie mi tu wyleciało. Pierwsza to jest arbus aloes o działaniu takim mocno nawilżającym.
a druga to jest kiwi kaktus, które ma działanie takie peelingująco, ściągające troszeczkę sebum, zwężające pory. One są obie oparte na kwasie hialuronowym i oczywiście mają w składzie wysoko te ekstrakty, które są tutaj jakby na słoiczku. Ich używanie jest ultra przyjemne, to nie są moje podstawowe maseczki, to są takie maseczki między innymi maseczkami i tak właściwie dla przyjemności, bo to jest fajne, ładne, pachnące, a w sumie skóra jest po tym przyjemnie nawilżona po obu, w sumie nie czuję jakiegoś wielkiego uczucia oczyszczenia po tej zielonej, ale po obu skóra jest fajna, taka mięciutka, no taki powiedzmy sobie dodatek do relaksującej kąpieli, więc jak macie ochotę, one są jakieś też bardzo tanie, widziałam chyba je ostatnio w Superfarmie, z jakiejś dyszkę czy coś takiego za słoiczek, więc można sobie wypróbować. I ostatnia już rzecz, która jest w ogóle z firmy, z której nie sądziłam, że cokolwiek wam kiedykolwiek pokażę, jest to maseczka z Garniera, właściwie wielki słój maski Herfurt Papaya Garnier Fructis. I co jest w niej totalnie świetnego, to to, że tutaj z tyłu, tutaj uległo opakowanie wypadkowi, macie rozpisany dokładnie skład i macie napisane, co w tym składzie jest czym. I faktycznie jak tu się spojrzy, to te ekstrakty są wysoko, tutaj jakieś rzeczy są w większości pochodzenia roślinnego i powiem wam tak, pierwszy raz mam sobie maseczkę do włosów z tej firmy, która faktycznie robi robotę. I jeszcze oprócz tego, że robi robotę, to pachnie po prostu świetnie. Pachnie tak bardzo mocno owocowo i włosy też po niej ładnie pachną. Co jest wspaniałe, to to, że ona jest ogromna, nie jest droga. Tu macie też trzy sposoby użycia teoretycznie, jako odżywkę, jako maskę i też jako coś bez spłukiwania, jako odżywkę bez spłukiwania, chociaż spróbowałam tam odrobinę, to nie widziałam jakiegoś specjalnego efektu, ale włosów mi nie posklejało. Muszę sprawdzić, jak też będzie to działało przy suszeniu włosów. Fajna jest to też wegańska formuła, w 96% biodegradowalna, testowana, to wiadomo, olejki, bez silikonów dla naturalnej lekkości włosów. Garnier, brawo! No powiem brawo, żeście zrobili wreszcie coś sensownego. Okej, przechodzimy sobie do makijażu. No i rzecz, która powiedzmy jest tutaj królową tego miesiąca, no to oczywiście paleta Pat McGrath Mothership 1. Co tu dużo mówić? Był test tej palety, jak widzieliście, mi po prostu zabrakło słów, żeby opisać to, jakie są te cienie, bo te w wykończeniu tym właśnie błyszczącym, to jest zupełny obłęd. Paleta jest przepiękna. Mam nadzieję, że kiedyś uzbieram całą kolekcję, bo naprawdę, gdyby to nie był prezent, to ja bym się sama nie była w stanie zdecydować, którą bym chciała, bo wszystkie mi się podobają. Już nie będę się bardziej rozgadywać. Macie filmik, jak chcecie zobaczyć, o co w ogóle z nią chodzi. Kolejna rzecz, która też się oczywiście błyszczy, to jest Metal Crush rozświetlacz z Kat Von D w kolorze Gold School. To jest ten, który był w złotym opakowaniu jako edycja limitowana na dziesięciolecie marki. I to jest rozświetlacz magiczny. Wy tego tu pewnie nie będziecie widzieć, ale to jest rozświetlacz, który jest teoretycznie biały, mieni się taką pięknym złotem, ale takim właśnie chłodnym, białym złotem i ma konsystencję właśnie takich iskrzących drobinek. Wiecie, to daje po prostu tak piękne wykończenie i też do kącika oka i żeby tym omieść tak delikatnie całą twarz, wygląda to po prostu obłędnie. Ja jestem ogromną fanką rozświetlaczy z Kat Von D, to wykończenie jest po prostu dla mnie zabójcze, więc jeśli jeszcze nie sprawdzaliście, to lećcie do Sephory pomacać, bo to jest sztos. I kolejna rzecz, która w ogóle mnie samą bardzo zaskoczyło, bo nie jestem osobą błyszczykową. Najbardziej lubię ciemne, matowe pomadki. Jakby to, nie wiem, nie pamiętam od kiedy chyba, od pierwszej mojej szminki w liceum uwielbiam po prostu ciemne kolory na ustach. No i najlepiej, żeby były matowe, żeby się po prostu nie rozmazywały, bo ja w ciągu dnia nie lubię poprawiać makijażu i chcę mieć tą pewność, że jak już coś nałożę, to tam będzie. Więc od błyszczyków raczej stronie. Mam swoje dwa takie kochane, które faktycznie są gdzieś perełkami, ale nie sądziłam, że do ich rodziny dojdzie tak szybko trzeci. A mowa tu o błyszczyku Fenty Beauty w kolorze Fenty Glow. No powiem wam sztos. Po pierwsze, błyszczyk, no teoretycznie jak błyszczyk, no i za nocy ty tutaj banie luki opowiadasz, nie? No to co? No beżowy błyszczyk, ale no właśnie, kolor. Jego kolor to jest torpeda. Bo to jest coś pomiędzy takim beżem, złamanym odrobinką brzoskwini, ale też odrobinką różu. Ale nie za ciepły, ale nie za chłodny. I też nie za jasny, i nie za ciemny. Kolor jest po prostu idealny, żeby podkreślić wasze naturalne usta, jak się na przykład nie malujecie reszty twarzy, żeby one nie wyglądały tak dziwnie, wiecie, no tak jessicowato, tak? Bo niektóre błyszczyki, które mają podkreślać kolor ust, robią nam taki różowy flamaster tak naprawdę. I to w ogóle nie wygląda naturalnie.
A tutaj ten kolor się naprawdę świetnie dopasowuje. Też widziałam, na przykład nakładałam babeczce, która miała bardzo, bardzo ciemną karnację i to też wyglądało nawet na ciemnych ustach po prostu bezbłędnie. Więc niezależnie jaki macie kolor ust, też sprawdźcie. Dodatkowo glow, jakie to daje, bo to po prostu robi taką piękną, mokrą taflę. Nie żaden taki połysk, wiecie, jakieś tam drobinki czy coś. Nie, po prostu mokrą taflę. I w ogóle konsystencja tego jest bezbłędna, bo to jest takie, nie wiem, czy to będzie to widać, ale takie właśnie trochę gumowate. To ma taką dla mnie konsystencję żelowego miotku, coś takiego. No i zapach. To pachnie jak takie bożonarodzeniowe, waniliowo-migdałowe ciasteczka. Czego chcieć więcej? Jeszcze w dodatku, żeby jeszcze. Ultra nawilża usta. Powiem wam tak, noszę też takie pomadki dlatego, że u mnie to jest może taki trochę paradoks, ale jeśli mam pomalowane je cały czas i to dosyć mocno, to one od momentu pomalowania do momentu zmycia zostają w tej samej jakby formie, tak? Nie pękają mi, nic się z nimi nie dzieje. Ale jak noszę jakieś delikatne rzeczy, które mi się tam ścierają po jakimś, nie wiem, godzinie, dwóch, no to później zaczynam skubać te usta, one mi pękają, no i to jest w ogóle dramat. A to nosiłam ostatnio, żeby wam je skumać, chyba z 9 godzin, tylko jakby obrysowane konturówką. To po prostu siedziało. Ja co prawda tam praktycznie nic nie jadłam w międzyczasie, no ale powiedzmy, że gadałam i nożyłam, nie? Więc jakby wiadomo, tu się coś dotknie, tu się coś, tak? A to sobie siedziało i po tym czasie usta były przepięknie wypielęgnowane. Dobra, Boże, ile można o błyszczyku? Starczy. I ostatni już kosmetyczny ulubieniec jest to lakier, który mam na paznokciach. Jest to Semilac kolor 077 Brown Black, który jest całkowitą torpedą. To jest lakier, którego ja szukałam długo. Bo to jest czerń, która jakby w momencie, kiedy jest taka, wiecie, jak odkręcicie buteleczkę, to ta czerń jakby przestaje być czarna, tylko widzicie taki delikatny fiolet złamany brązem. Ale właśnie ani nie brąz, ani nie fiolet, ani nie bordo, tylko coś idealnie pomiędzy. Więc jeśli nałożycie cieniutką warstwą na paznokcie, to widzicie ten prześwit. Jeśli już pokryjecie dwoma warstwami, to jest praktycznie jak czarny, ale w słońcu na przykład widać już, że to nie jest do końca czerń i też dłonie wyglądają moim zdaniem ładniej niż przy takiej klasycznej, chłodnej czerni. Ładnie się to jakby wtapia, tak jakby dłonie się wydają takie trochę bielsze, mam z tym problem, bo moje dłonie zawsze wyglądają jakbym jakieś, nie wiem, co ja nimi robiła, są całe czerwone. To właśnie ładniej tak wybielone są i mi się to strasznie podoba i w ogóle paznokcie ładnie tak wyglądają i ten lakier jest taki dobry, więc teraz mam w półce, nie wiem, z 50 lakierów i używam tylko tego jednego i prawdopodobnie aż do lata z powrotem, gdzie znowu mi coś odbije na chabrowy niebieski, będę używała tylko tego koloru. Okej, przechodzimy sobie do kategorii inne. I rzecz pierwsza, która totalnie mnie ujęła, to jest świeczka, którą dostałam na urodziny od jednej z moich makijażowych sióstr, Ady. I to jest świeczka firmy Devu Home, świeczka w lamy. Ja wam tutaj pokażę takie zbliżenie, bo to są na przykład lamy, które stoją do was buchatą dupką. No powiedzmy, że już opakowanie samo w sobie to jest w ogóle jakiś fenomen, ale ja wcześniej tej firmy nie znałam. Raz czy dwa chyba coś pomąchałam od nich, bo te świeczki są dostępne w TK Maxie. Ale ja nie sądziłam, że skoro to pachnie tak w opakowaniu, to jak ja ją zapalę w jednym pokoju, to ją będzie jeszcze po 2 godzinach odpalenia czuć 3 pokoje dalej, wiecie. To jest po prostu fenomen. Jeśli lubicie naprawdę pachnące świeczki, ale takie naprawdę pachnące, to ja nigdy w swoim życiu nie miałam tak pachnącej świeczki, a mam ich sporo, jak widać. I tutaj ja mam akurat o zapachu pomelo i... w ogóle mam tam robala! Umarł pan robal i został pogrzebany żywcem w wosku. To trochę dramatyczne, ale okej. To jest akurat zapach pomelo i lilia. Więc przepięknie daje taki właśnie kwiatowo-owocowy zapach, taki trochę perfumeryjny. Też nie kłóci się ta świeczka jakby z zapachem płomienia. Nie wiem, czy wiecie, o co mi chodzi, ale to jest w ogóle taka straszna historia, jak kiedyś siedzę sobie na kanapie, włączyłam pralkę, no i czekam, aż ta pralka wypierze, no tam sobie coś oglądam i tak smyrcham, tak coś mnie tak coś nie pasuje, nie? I mam takie nagle, pralka się pali, no jak nic, pralka się pali, nie? Czuję zapach palonego się prania. Biegnę do tej łazienki, no w ogóle na łeb na szyję. Się nic nie dzieje, pralka sobie pierze. Wracam do pokoju, jak myślę, no nie, no zwariowała, no baba zwariowała. Ale patrzę, a ja zapaliłam świeczkę z Ikei, taką dużą na 3 knoty, o zapachu świeżego prania. I nie wiem, co to za człowiek po prostu pomyślał, żeby zapach palenia pomieszać z zapachem prania i wyszła z tego po prostu jarająca się, paskudna, mokra szmata. Więc powiem wam tak, już po tym wydarzeniu bardzo ostrożnie jakby
wąchając świeczki, które chcę kupić, sprawdzam, czy one na pewno w zapachu jakby płomienia nie będą dawały efektu tamtej świeczki, bo to byłoby nie do zniesienia. A żeby tak było jeszcze fajniej, to udało mi się dzisiaj namówić Radka i dostałam od niego w prezencie dwie jeszcze świeczuszki. I ta jest o zapachu litchi i jest taka bardzo fajnie owocowa, ale nie nachalna. A ta to jest totalny kosmos. To jest świeczka o zapachu czarownicowego wywaru. I powiem wam tak. Obyśmy nie musieli wietrzyć potem mieszkania. Okej. Okay. Chciałabym wam polecić dwa seriale, które całkowicie mnie rozwaliły w tym miesiącu. I pierwszy też jakby w kolejności, który oglądałam, to jest serial Ostre Przedmioty, który możecie obejrzeć na HBO Go. Powiem wam tak. To jest tak w zarysie. To jest serial o kobiecie, która musi zmierzyć się z demonami własnej przeszłości. Do tego jest w tle zagadka kryminalna. Jest świetna, po prostu obłędna Amy Adams w roli głównej. Powiem tak, to jest dobry mindfuck. Serial wam nie pozwala jakby odpuścić i chcecie oglądać kolejny odcinek po kolejny odcinek, żeby się wreszcie dowiedzieć, nie? Dowiedzieć się kto? Dowiedzieć się jak? Do tego przefantastyczny montaż. Montaż w tym serialu to jest wszystko. On jest tak klimatyczny, jest tak dobrze nakręcony, to jest po prostu uczta dla oczu. I jeszcze, żeby było za tego mało, to jeszcze świetna muzyka. Po prostu, czego chcieć więcej? Świetne aktorstwo, świetny montaż, świetna muzyka, klimat, fabuła. Oglądajcie, po prostu. Jak jeszcze nie widzieliście, to oglądajcie. A drugi serial to jest coś wyłącznie dla widzów dorosłych, bo to jest serial, który jedzie po bandzie. To jest serial Happy, dostępny na Netflixie. Ja tak jakoś tam gdzieś patrzyłam, widziałam tam ikonkę, jakiś tam taki niebieski, pluszowy, animowany koń, myślę, jest jakieś kino familijne, tak patrzę, to mi polecanych wyskoczyło tak, no nie w kinie familijnym. I tak myślę... Zobaczyliśmy sobie z Radkiem zwiastun i ja byłam od razu po pierwszych paru sekundach zwiastuna, tak, bierzemy to. I powiem wam tak, wow, no to jest coś z kategorii, wiecie, wyjmujecie sobie mózg, patrzycie na swój mózg i mówicie, mózgu, czemuś mi w ogóle pozwolił to włączyć, nie? A z drugiej strony nie chcecie tego wyłączać i chcecie oglądać dalej. To są w ogóle totalnie, to jest jazda po bandzie, to jest plucie w twarz każdemu, wszystkiemu. To co się dzieje w tym serialu jest właściwie nie do opisania, fabularnie jest to też gdzieś z kategorii... Glina, który zszedł na złą drogę, pogubił się w życiu, ma ważne zadanie do wykonania, więc jakby fabuła jest taka bardzo wciągająca. Fajne jest to, że główny bohater nie jest takim, wiecie, jakimś macho, takim do kibicowania mu, tylko każdy ma swoje grzeszki też w tym serialu. W sumie to jest podobne do tego, co się dzieje w Ostrych Przedmiotach, że nie ma takich jednoznacznych dobrych lub złych postaci. No i ten latający koń, tak? No, nie, naprawdę, po prostu obejrzyjcie chociaż sobie jeden odcinek, bo... Warto to zobaczyć, bo człowiek ma takie... I ostatnia rzecz to jest mem. A właściwie seria memów o Bongo Kacie. I macie też opcję wejścia na stronę internetową i tutaj samodzielnie sobie... skomponować przy pomocy Bongo Kata swoje piosenki. I to, jak ludzie to po prostu ogarniają, jak to pasuje do tych piosenek, to jest zdecydowanie mem września. I mam nadzieję, że w październiku jeszcze dużo Bongo Katów zobaczę, bo po prostu moje serce śpiewa, uwielbiam. Okej, moi drodzy, przebrnęliśmy przez to wszystko. Ja się z wami żegnam, idę teraz to montować. I co? Do zobaczenia w kolejnych odcinkach.